niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Madzia, takie pytanie najpierw podchwytliwe. Jakie jest najważniejsze święto dla chrześcijan? A ja to wiem. To nie jest podchwytliwe. Nie? Nie. Ja wiem doskonale. Przecież najważniejszym świętem dla każdego chrześcijanina to zmartwychwstanie. Dokładnie, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Gratuluję Ci tej wiedzy, ponieważ Pan Jezus wtedy zwyciężył śmierć, piekło, szatana i obiecał nam, że my też kiedyś zmartwychwstaniemy. I to jest najważniejsze święto dla każdego katolika. Ale dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o innym ważnym święcie, bo dziś obchodzimy najważniejsze święto dla naszej parafii. To nie znaczy, że Wielkanoc jest nieważna. Wielkanoc jest ważna dla całego Kościoła, czyli dla wszystkich parafii na całym świecie to jest najważniejsze święto. Ale każda parafia ma też swoje najważniejsze święto tylko w danej parafii, w danym kościele. I dziś obchodzimy to święto w naszej parafii. Wiesz, jak się to święto nazywa? Odpust. Tak jest, odpust. Z czym kojarzysz odpust? Z balonami, cukierkami i wszystkim, co przyjemne i słodkie. No właśnie. I to jest zawsze część odpustu, ale to jest nie najważniejsza część, bo najważniejsza część to jest to, co znajduje się w kościele. I zawsze w każdym kościele, w prezbiterium, w centrum, w ołtarzu głównym mamy patrona albo patronkę parafii. No, u nas jest Maryja. Tak, Maryja, wszechpośredniczka łask. Taki tytuł ma nasza parafia. I właśnie w pierwszą niedzielę maja, wtedy kiedy rozpoczynamy też i nabożeństwa majowe i zaczynamy ten miesiąc maryjny, to my cieszymy się w parafii z tego, że mamy tak ważną patronkę i opiekunkę. Tak, to piękne mieć taką opiekunkę, taką patronkę, która może wyprosić wszystkie łaski. Wspaniałe, prawda? Tak jest. I pamiętasz, tydzień temu byliśmy na parcelach. Tak, tak, tam jest kapliczka i byliśmy ją zobaczyć. Tam święty Jerzy walczył ze złem. Tak jest, święty Jerzy walczył ze złem, a Maryja też walczyła ze złem, z szatanem. Maryja jest tą, która była bez grzechu pierworodnego, a więc nie miała żadnego grzechu i pokazała nam, że też powinniśmy starać się unikać grzechu. I tak jak w zeszłym tygodniu czciliśmy świętego Jerzego, a szczególnie mieszkańcy tamtej części parafii, tak dzisiaj czcimy naszą patronkę już nie tylko w części parafii, ale w całej naszej parafii. Jest to dzisiaj najważniejszy dzień, dzień odpustu, dzień święta dla całej naszej wspólnoty. I każdy z nas powinien postarać się o to, aby choć trochę żyć tak, jak żyła Maryja. Także zapraszamy wszystkich parafian i dorosłych, i dzieci, by przeżyć ten dzień odpustu we wspólnocie parafialnej. O godzinie 11 jest suma odpustowa, a po południu uroczyste nieszpory. Ale także można przyjść w wolnej chwili. Kościół jest otwarty cały dzień. Przyjść po to, by pomodlić się, by poprosić Maryję o potrzebne łaski. Chciałabym, żeby ksiądz mi i dzieciom w parafii wytłumaczył, czym tak naprawdę jest ten odpust. Z przyjemnością. Wyobraź sobie, że jest taki chłopak, powiedzmy Antek, i ten Antek gra sobie w piłkę i niechcący kopnął piłką i stłukł szybę u sąsiada w oknie. Oj, no tak, tak, no. No i sąsiad wychodzi i mówi, no, pyta, co się stało. Antek tłumaczy, że no, zbił szybę, ale bardzo przeprasza. No i ten sąsiad mówi mu, że nie gniewa się, że mu przebacza. No tak, ale... no ale właśnie. No trzeba tą szybę chyba naprawić.
Tak jest, to są te konsekwencje tego czynu, tak? On zbił szybę, więc szybę trzeba naprawić. Więc niestety, ale Antek przychodzi do domu i mówi rodzicom, że trzeba po prostu szybę sąsiadowi odkupić, tak? No tak, wprawić. Tak. No i mama zabiera mu te pieniążki z kieszonkowego. Na przykład. Tak, tak. No i to jest ta konsekwencja naszego postępowania. I tak samo jest z naszymi grzechami. Jeśli my grzeszymy, to mamy konsekwencje. Jak ja zgrzeszyłem, no to zaciągnąłem konsekwencje na siebie, że będę musiał odpokutować, tak? No. Jakoś naprawić ten swój grzech. Rozumiem. I część pokuty odprawiamy na ziemi, a część wierzymy, że w czyśćcu po śmierci nasza dusza odpokutuje. Ale jest taka możliwość na ziemi, jak chociażby dzisiejszy dzień, kiedy możemy uzyskać odpust zupełny, czyli Pan Bóg zapłaci, Pan Bóg jakby odpokutuje za te nasze grzechy, da nam taką łaskę. I dzisiaj każdy, kto ma czyste serce, przyjmuje Pana Jezusa do serca, jest po spowiedzi, tak, w stanie łaski uświęcającej, pomodli się specjalne modlitwy. Jakie? Wierzę w Boga, Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo, pamiętając o intencjach Ojca Świętego. A to chyba wszystkie dzieci potrafią. Myślę, że tak. To każdy może uzyskać odpust zupełny i to znaczy, że jeśli teraz by ktoś umarł, a uzyskał odpust zupełny, no to idzie prosto do nieba. Nie musi tej pokuty odprawiać w czyśćcu. Nie, no to trzeba z tego oczywiście skorzystać. To jest chyba niezwykły dar od Pana Boga. Dokładnie. I zachęcamy do tego, aby korzystać z różnych odpustów, a szczególnie właśnie dzisiaj, kiedy obchodzimy odpust parafialny. Wszystkim parafianom składam najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych łask i tego, by Maryja nieustannie się nami opiekowała. Dobrego świętowania. Korzystajcie z odpustu i w Kościele, a także w gronie rodzinnym. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.